Słuchajcie, ja wam powiem, ta zabawa jest zupełnie prosta. Ja będę czytał tekst wolno, żebyście wiedzieli. I jak wyczytam przynależność, tą, którą zaraz powiem, to trzeba wstać i obejść, jeżeli padnie słowo tata. Tata, to tata wstaje, pamiętajcie, i to samo odchodzi. Ty jesteś słoń i ty, jeżeli padnie słowo słoń, to wszyscy słonie wstają i odchodzą siebie, odchodzą ten rząd. Robimy próbę najpierw. Ja zacznę czytać wolno. Był piękny dzień, więc tato postanowił zabrać, jeżeli padnie słowo rodzina, to cała rodzina, ale bez Azora i słoni. No, bo to są zwierzęta, czyli rodzina bez Azora i słoni. Jeżeli padnie słowo zwierzęta, to rodzina siedzi, a zwierzęta zasuwają, czyli Azor ze słonikami. Tekst. Był piękny dzień, więc tato postanowił zabrać dzieci do zoo, by mogły zobaczyć słonia. Dzieci zapiszczały radośnie. Poszedł więc do mamy, żeby obwieścić jej tę wiadomość. Dzieci bardzo się ucieszyły, a najbardziej Zosia. Zosia zasuwa drugi raz. O. Witek powiedział: zabierzemy też Azora. A Azor jak? A Azor jak to? Azor. Późnym popołudniem cała rodzina zapakowała się do auta i ruszyła w drogę. Tata, głowa rodziny, opowiada o tym, czym żywi się słoń. Dzieci słuchały zainteresowanie. Tylko Azor, jak to nasz kochany Azor, merdał ogonem, zainteresowany bardziej motylem niż słoniem. Zwierzęta chyba nie przypadły sobie do gustu. Po wszystkich piskach, wrzaskach radości rodzina pojechała do domu. Tylko słoń został tam, gdzie stał. Tak to był piękny, rodzinny dzień dla wszystkich. Taty, mamy, Witka, Jacka, Zosi i Azora. Tylko słonie były smutne. Jak to zawodowcy, dajcie sobie buzi, przytulcie się i zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy.